Dokładnie tydzień temu na 128 ceremonii mówiliśmy o radości życia. Dziś otrzymasz 129 klucz. Tym razem do ochoty do życia, ochoty do działania, kreowania rozkoszy w świecie materii. Żywiołem, który dokładnie dzisiaj będzie nam towarzyszył, to żywioł ognia w tej swojej ciemnej stronie, czyli nad czym należy popracować, co usunąć, co w jakikolwiek sposób jeszcze blokuje Twoją radość i rozkosz bycia tutaj i teraz w materii, ale podstawowym żywiołem będzie żywioł ziemi, czyli tworzenie, działanie, kreowanie. To jest temat naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo piękny i wyjątkowy. I wiesz, że gdy uzyskałam to przesłanie, to tak odetchnęłam z ulgą. Bo po tych wszystkich miesiącach, tygodniach ciężkich tematów, takich głębokich, takiej wyjątkowo intensywnej pracy nad sobą, nagle ten temat tej rozkoszy materialnej był taki lekki, taki piękny. Ale wszystko ma zawsze dwie strony. I dokładnie tak i rozkosz w świecie materialnym ma tą stronę cienia. Można tak rozkoszować się w świecie materii, że popadamy w nałogi, które są dla nas szkodliwe. Możemy tak kształtować w świecie materii, że stworzymy coś, co zupełnie nie było zgodne z nami, z powołaniem, co nie daje szczęścia i spełnienia, ale również czasami ta rozkosz może być blokowana, bo każdy z nas ma w sobie mnóstwo wzorów, ograniczeń i barier, które zostały nam wpojone już we wczesnym dzieciństwie. Nasi rodzice, wychowawcy, często nie mając zupełnie pojęcia, jakie będzie miało to skutki na nas w przyszłości, próbowali nas ograniczać w tej rozkoszy tworzenia, działania. I czasami te ograniczenia mogą być takie, jak w moim życiu, gdzie jedną z moich ulubionych dziedzin kształtowania w materii było tworzenie z gliny, z takiego błota, jakichś postaci, wyjątkowych postaci. I zawsze spotykałam się ze niezrozumieniem typu: Marysiu, zostaw to, mam tylko mnóstwo prania i wszystko to jest Twoja wina. To jest tylko malutki przykład. Każdy z nas ma ze sobą takie przeżycia, gdzie Twoja radość tworzenia w materii w jakikolwiek sposób była blokowana, ograniczana. I to jest właśnie ta strona cienia, o której dzisiaj będziemy również rozmawiać, ale pamiętaj, ten kolejny czas, gdy bierzesz udział dzisiaj w naszej ceremonii, ale również gdy wrócisz do niej za jakiś czas, to kolejne to 7 dni, 11 dni, zawsze takie magiczne, to jest właśnie ten moment, gdzie należy pracować nad danym tematem. I jeżeli wrócisz za jakiś czas do tej ceremonii, to będzie to właśnie taki piękny czas, by skupić się na rozkoszy, rozkoszowaniu się materią, Twoim ciałem, ale również jedzeniem, otoczeniem, dekoracją mieszkania czy wszystkimi innymi zajęciami w materii tworzenia i kształtowania czegoś według Twoich marzeń i według Twoich pragnień. Jak widzisz, bardzo piękny temat, ale rozpoczniemy jak zwykle od oczyszczenia, podwyższenia wibracji, połączenia z tym miejscem mocy, aby idealnie przyjąć wszystkie te przesłania, by było Ci je łatwiej wykorzystać, bo dopiero gdy wszystko w Tobie jest czyste, całe Twoje ciało, Twoja aura, Twoje otoczenie i dlatego są te wszystkie etapy naszego spotkania, to wtedy jest łatwiej coś zrozumieć, zapamiętać przede wszystkim i później wykorzystać to w tym normalnym, codziennym życiu.